niebywałe emocje, niebywała dramaturgia. Mecz przed chwilą się zakończył. Ja jeszcze mam ciarki na plecach po tym, co stało się dziś w hali CRS w Zielonej Górze. Stelmet wygrał pierwszy w tym sezonie mecz Eurocup, pokonując Basket Valencia. Tak fajnie ułożył się mecz, że każda kwarta miała swojego bohatera. Myślę tutaj o Stelmecie. W pierwszej popis dał Christian Ejenga. Bezbłędny. 2 na 2 za 2, 2 na 2 za 3. W drugiej świetnie spisał się Kamil Hanas, rzucając serią 8 punktów. W trzeciej wejście Smoka miał Aaron Cel. Dwie trójeczki, do tego dwójeczka. W tej kwarcie w ogóle Stelmet pięknie otworzył się w rzutach za linii 6,75. Trafił aż 6 razy. Natomiast w maszynie z Walencji, która do przerwy miała niebywałą skuteczność rzutów za 2 punkty, bo trafiła 13 z 14, coś zaczęło się psuć. I bardzo dobrze. Przez długi czas brakowało mi takiego bohatera w czwartej kwarcie. Na szczęście na kapitana zawsze można liczyć. Łukasz Koszarek, podobnie jak w ligowym meczu z Rosą Radą, nie pomylił się w bardzo ważnych, w piekielnie ważnych, chyba w najważniejszych w tym meczu rzutach wolnych. W końcówce trafił 4 na 4 i było po wszystkim. Zwycięstwo jest nasze. Szkoda, że tak późno, bo szanse na awans do Top 16 iluzoryczne, ale jeszcze są.